Studenci Mrągowskiego Uniwersytetu III wieku zainaugurowali nowy rok akademicki. To już ósma inauguracja w historii uczelni. Seniorzy nie mogli doczekać się tej chwili, bo jak mówią, Mrągowski Uniwersytet to ich drugi dom. Przede wszystkim integracja. To tutaj znaleźliśmy się ku naszym oczekiwaniom, że jesteśmy ze sobą, rozmawiamy, uczymy się, gimnastykujemy się. I grupy, które powstają, to nas tak zrzesza, trzymuje, pomagamy sobie razem, wycieczki. No niewyobrażalnie dużo nam to daje, naprawdę. Tak pięknie organizuje to życie na emeryturze. Jakąś dyscyplinę wprowadza, bo to trzeba jednak przyjść i dobrze, żeby się nie spóźnić akurat. Poza tym niezmiernie ciekawe są to zajęcia i takie, które każdy sam wybrał. Mrągowski Uniwersytet III wieku zrzesza w tej chwili prawie 250 studentów. W tym roku do grona członków dołączyło 11 osób. Wszyscy podkreślają, że uczestnictwo w zajęciach odmładza i odkrywa talenty. Chodzę na zajęcia grupy plastycznej i okazało się, że rzeczywiście coś tam takiego we mnie tkwiło przez całe życie, co się ujawnić nie mogło, jakoś nie było warunków. W każdym razie okazało się, że czasami coś mi się uda namalować i z tego się cieszę niezmiernie. Viva ta! Uroczystość inauguracji roku akademickiego była okazją do podsumowań i przedstawienia planów na najbliższe 12 miesięcy. Pracy, zajęć i oczywiście wycieczek będzie sporo. No, będą też i wykłady, będą wyjazdy. Teraz nasi studenci byli w Londynie. Chyba 6 jedziemy do na jednodniowym pomazu po ziemi Mawarni Mazur na naszą wycieczkę. 5 listopada jedziemy do Gdyni do musicalu, teatru. Władze Mrągowskiego Uniwersytetu zapraszają wszystkich chętnych seniorów do korzystania z oferty uczelni. Radość bycia razem, pogłębiania swojej wiedzy i talentów powoduje, że uczestnicy nie mają czasu się zestarzeć. Warto przyjść, nie można unikać, zamykać się w drzwiach, przyjść do nas, porozmawiać z nami wszystkimi, ze sobą, wiele problemów rozwiązać, spotkać się z wykładowcami, którzy prowadzą psychologię, na przykład jak żyć, jak się odżywiać, jak zapobiegać naszym chorobom. To wszystko u nas jest do załatwienia, mierzymy ciśnienia, pobieramy krew na cukier, kiedy tylko sobie chcą i życzą, także to wszystko jest do załatwienia. I musimy ze sobą trzymać, nam daje dużo, dużo satysfakcji, szczęścia, zadowolenia. Studentom Mrągowskiego Uniwersytetu życzymy, by ten rok był dla nich pełen wrażeń i pełen nowej wiedzy.